Max? Znowu bawisz się buciorami tatusia. Billy wczoraj lunatykował super szybko. Nadepnął ci na twarz? Mam coś na twarzy? Nie, posłuchaj. Wymyśliłam, jak można pogodzić Billego i Norę. Ty i ja będziemy udawać kłótnię i przeprosimy się, dając im wychowawczy przykład. Kłamstwo, to lubię. Super. Napisałam scenariusz przebiegu naszej kłótni. Motyw postaci to... Podbić świat i dobrze wyglądać. Może zmienię obsadę? I... akcja. Maksie Grzmoto Mocny, jesteś najgorszym bratem na świecie. Nie, Phoebe. Ty jesteś najgorsza i teraz handryczę się z tobą. Handryczę się? Kto tak mówi? Słyszę handryczenie. Kto się handryczy? Co znów Billy zrobił? Ty mnie trąciłeś łokciem i ja zażądałam przeprosin. Nie zamierzam cię przeprosić, ponieważ ty trąciłaś mnie. Ej, ile tego jeszcze? Dobra, udawaj przeprosiny. Przed czy po lipnej bójce? Już po. Strona 70. Cóż my czynimy, bracie Maksie? Rodzeństwo nie może się kłócić, więc przepraszam. Nie, to ja ciebie przepraszam, Phoebe. Źle, że powiedziałem, że z buzi ci śmierdzi i że masz paskudne łokcie. Czytaj scenariusz. I że twoje włosy zatykają odpływy. Dobrze. Przyjmuję twoje przeprosiny. Rodzina! Zaraz będzie. Weź nie przepraszaj jej, Max, bo każe ci ciągle na wszystko wyczekiwać. Siostry i ich śmierdzące buzie to zmora. Nie, bracia gorsi. Nie poradzą sobie bez siostrzyczek. Nawet nie myślą samodzielnie. Wcale nie! Max, zapodaj ostrą ripostę. Idziemy, Phoebe. Będziesz moją nową przyjaciółką. Nie, bo ja raczej tego nie czuję. Cicho, nowe Billy! A Max to mój nowy przyjaciel. Idziemy, stary. Będziesz myślał za dwóch, okej? Właśnie do mnie dzwonili z Federalnego Biura Przestępstw Chrupkowych. Zapowiedzieli, że przyjadą jutro, żeby zbadać nielegalny handel chrupkami. Max! Też tak myślałam, więc gdy zeszłam do jaskini, znalazłam ponad 1000 pudełek chrupek. Koloso, gdzie jest ten królik? W Panamie. W Panamie? Córeczko, ty go tam teleportowałaś? Mama jest ładna. Chloe, zabierzesz mnie teraz do Kolosa. Ech, właśnie zrobiłaś sobie we mnie wroga, mała. Zaliczyłeś wpadkę. Przez ciebie, Koloso, policja chrupkowa zrobi jutro najazd na nasz dom. Niestety te twoje domowe chrupki powodują utratę zębów, a... rodzynki to wcale nie rodzynki. To nie rodzynki? Nie. Koloso, co nawywijałeś? Raczej, co ja wykupkałem!